Siemano, z tej strony Sneakermeister i to jest kanał o butach, modzie i streetwearze, a dzisiaj mam dla Was odcinek, w którym pokażę Wam listę najlepszych butów, jakie będą wychodziły w drugiej części lipca. Lato to zazwyczaj taki okres przejściowy, gdzie mamy dosyć mało jakichś super premier, mało jakichś mega dużych kolaboracji, współprac. Zazwyczaj jeżeli coś się już pojawiało, to na przykład jedna jakaś duża współpraca marki, na przykład Nike, ale aktualnie, tak jak mówię, jest przestój i nie za bardzo wychodzi coś ciekawego. Na tej liście na pewno jest kilka par, na które warto zwrócić uwagę. I jestem ciekawy, która z nich najbardziej Wam się spodoba. A przed odcinkiem proszę Was oczywiście o danie subskrypcji, lajka i dzwoneczka. Jeżeli podobają Wam się takie materiały, to oczywiście zasubskrybujcie kanał, ponieważ będzie ich jeszcze więcej. Dodatkowo możecie mnie śledzić na Instagramie, na TikToku. A jak mamy to za sobą, no to przechodzimy do naszej listy. Zaczniemy sobie ją 19. normalnym wydaniem Nike Dunky Low, tym razem w kolorze Sequoia. Mega uniwersalna parka, bardzo łatwa do przyfitowania do większości rzeczy. Kolorystyka, która jest związana oczywiście z Sequoią. Można to zobaczyć po samym kolorze cholewki, ale mi osobiście niespecjalnie się jakoś podoba. 600 zł z retail i to nie jeżeli chodzi o Nike Dunki SB, tylko zwykłe wydanie Dunków, które niestety nie jest zbyt dobre jakościowo. Ja osobiście raczej pominąłbym tą premierę, nawet jeżeli Wam się jakoś podobają, to odstawiłbym sobie to na później i kupił potem na jakiejś promocji albo z kodem rabatowym, bo wydaje mi się, że to nie będzie takie ciężkie przy okazji tej parki. Następną parką, która wyjdzie w ten sam dzień, będą dwie pary ASICS-ów, które są w srebrnej i w czarnej kolorystyce w kolaboracji z Casil, jeżeli to dobrze wymawiam. Jest to wydanie, które ostatnio przewinęło się dosyć mocno przez media społecznościowe. Będzie ono dostępne na pewno na stronie ASICS albo na takich stronach jak End Clothing czy SNS. Musicie śledzić zagraniczne sklepy, raczej u nas w Polsce wątpię, żeby one się pojawiły. Jako sama para mi podoba się, widać, że ASICS mocno idzie właśnie w takie sylwetki, które gdzieś tam się wywodzą trochę z butów biegowych lat 2000. I jak widać, bardzo dobrze im to idzie, ponieważ wydania gdzieś tam z Żejrzej Rząd albo inne, które jeszcze zobaczycie na tej liście, są powszechnie bardzo lubiane i widać, że ten hype na ASICS-a, jeżeli chodzi o te modele, jest i dosyć dużo osób chce je mieć w swojej kolekcji. 21. wyjdą przepiękne Air Maxy 1 Clear Jay, które wyglądają takie mega błękitne. Kolorek idealny, jeżeli chodzi o na wakacje. Jeżeli ktoś chce Air Maxy na wakacje, no to tutaj będzie po prostu zachwycony. Jeżeli ktoś lubi Air Maxy, to już tym bardziej według mnie. Wygląda to wydanie bardzo ładnie, 749 zł retailu i wydaje mi się, że to wydanie nie powinno trafić gdzieś tam na promocję, przynajmniej w miarę szybko, ponieważ dosyć dużo osób, OG graczy szczególnie, będzie chciało je kupić, ponieważ no nawiązuje do tych starych wydań Air Maxów ze złotej ery po prostu, Air Maxów jedynek, które w momencie, kiedy wychodziły, wszyscy po prostu za nimi szaleli. 21. dostaniemy także współpracę Vansa razem z Żejrzej Rząd. Trzy wydania modeli Vansa, które wyglądają dokładnie tak samo, mega uniwersalne, bardzo proste kolorystyki, tak jak to ma zawsze miejsce przy okazji wydań z Żejrzej Rząd. Tutaj według mnie jest trochę za prosto. Te wydania wyglądają, jakby mogły wyjść po prostu sobie jako GR-y gdzieś tam do, wiecie, do galerii, albo możecie je zobaczyć gdzieś na półkach w outlecie. To jest mniej więcej takie wydanie, według mnie przynajmniej, ale jako, że jest to wydanie z Żejrzej Rząd, no to one na pewno się rozprzedadzą. Jakoś ostatnio nie kojarzę w ogóle jakiejś współpracy tej marki, żeby ona się nie rozprzedała i nie była jakaś, wiecie, taka bardziej powszechnie znana, która budziłaby jakieś nawet, wiecie, negatywne emocje. Raczej wszystkie wydania tej marki są bardzo lubiane, bardzo dużo osób chce je nosić ze względu na tą swoją uniwersalność, ale tak jak mówię, dla mnie już trochę to jest nudne. I jeżeli chcecie je kupić, no to na pewno będziecie musieli to zrobić na stronie Żejrzej Rząd, ponieważ raczej w Polsce nigdzie się nie pojawią. 21. mam dostać także biało-czerwoną kolorystykę Nike Mach Attack, modelu, który wyjdzie także ze współpracy razem z Travisem Scottem, tym razem biało-czerwone wydanie, tak jak to zawsze Nike robi. Przyhajpujemy sobie jakiś model z współpracą, czy to z Travisem, czy z innym artystą, albo z inną marką, a do tego zaczniemy sobie robić kolejne GR-y, które też na tej fali powinny gdzieś tam się rozprzedać fajnie. Tak było przy okazji na przykład Spiridonów razem ze Stussy, naprawdę wielu modeli i tutaj będzie dokładnie tak samo z Mach Attack, modelem, który nawiązuje bardzo mocno do lat takich właśnie 90-tych, koszykówki lat 90-tych, 2000-tych i mi jakoś specjalnie się nie podoba ze względu na to, że już takich sylwetek mamy bardzo dużo aktualnie, ponieważ na przykład wydania Terminatorów, hajów, one są dosyć podobne, wiadomo, że nie jakoś super, ale to jest dokładnie ten sam vibe buta. I przez to, że też Jordan 1 przez tyle lat były tak mega popularne, to tutaj jest to według mnie kolejny model, który jest bardzo podobny do tych i niekoniecznie chciałbym, żeby on stał się tym takim wiralowym modelem od Nike. W Stanach Zjednoczonych w ten sam dzień wyjdą także Reeboki w kolaboracji ze Sneeze. Mogliśmy już widzieć masę projektów tych dwóch marek.
Znowu bardzo proste wydanie z znaczkiem SNIS. Totalnie do pominięcia według mnie. Classic Leathery, które wyglądają po prostu spoko. Jeżeli ktoś lubi tą markę, no to powinien być zadowolony, ale nie jest to nic specjalnego. Nie jest to nawet coś, co wyglądałoby jak jakaś fajna kolaboracja. 22 chyba dostaniemy najbardziej wyczekiwany model tego miesiąca, czyli Jordany jedynki University Blue. Tym razem w skórzanej wersji, nie tak jak mieliśmy to w tej takiej zamszowo skórzanej, którą mam u siebie, z notebooku, przepraszam, z notebooku. Skórzanej, która bardzo szybko niestety traciła swój kolor, moje jeszcze się trzymają i wyglądają spoko na błękitne. Według mnie było to jedne z najpiękniejszych wydań w ogóle Jordanów jedynek, jakie kiedykolwiek wychodziły. Te wydanie aż tak mi się nie podoba, ale na pewno będzie dużo łatwiejsze w utrzymaniu czystości, w utrzymaniu samej kolorystyki i koloru, nie powinien on schodzić w żaden sposób i będą się sprawowały na pewno na dłużej niż te wydanie, które ostatnio otrzymaliśmy dokładnie z tej samej nazwy. Jeżeli chodzi o ceny tego wydania, wydaje mi się, że one nie będzie chodziło nie wiadomo ile, ponieważ retail to już 879 zł. To jest totalnie za dużo jak na Jordany jedynki. Wydaje mi się, że to jest, dobiliśmy już właśnie do ściany, w której ludzie po prostu ze względu też na tą cenę nie będą brali udziału w tych losowaniach i jeżeli ktoś bardzo będzie chciał kupić te buty, to je kupi, ale jeżeli ktoś będzie tylko chciał, to oleje po prostu. I ja raczej tak. A propos Terminatorów, o których mówiłem wcześniej, to tym razem wydanie, ale low, będzie także na apce sneakers, które mi bardzo się podoba, bardzo ładne, bardzo takie vintage'owe, faktycznie wygląda jak coś, co moglibyśmy zobaczyć w filmach gdzieś z lat 80., 90. Kolorystyka uniwersalna, bardzo ładna, mi osobiście mega się podoba ten bucik i dosyć się zaskoczyłem, jak zobaczyłem na apce. Kolor taki właśnie czerni z beżem połączony, super tutaj siedzi i według mnie jest to jedno z najfajniejszych wydanych w ogóle Nike Terminator i dziwne, że to akurat w wersji low. W ten sam dzień mamy bardzo dużo butów i w ten sam dzień wyjdą także kolejne ASICS-y, tym razem z Dime. Dime to marka, którą mogliśmy zobaczyć w wielu projektach, na przykład z Vans albo z Converse, z tego co pamiętam, jest to marka taka typowo skaterska, która robi właśnie tego typu obuwie. Tym razem z ASICS postanowiła stworzyć swoją kolaborację. Ich reklama jest totalnie pasująca do tej marki, możecie zobaczyć jak to mniej więcej wygląda, mi bardzo się podoba. Kolorystyka tych butów też jest bardzo fajna i tak jak mówię, ta stylizacja, ta wiecie, sylwetka lat takich 2000 butów biegowych, no to ona tutaj także się przebija i wygląda według mnie świetnie. Niestety nie będą to na pewno jakieś super dostępne buty, wiem, że są na End Clothing już załadowane, ale u nas w Polsce myślę, że jeżeli miałyby się gdzieś pojawić, to na Warsaw Sneaker Store. A ostatnie wydanie w ten dzień jest mega ładne wydanie modelu Diadora, które wychodzi we współpracy z FU, będzie na stronie FU. Ich reklama jest po prostu przepiękna, włoskie klimaty połączone z tenisem, które Diadora aktualnie bardzo mocno promuje. Idealne w ogóle połączenie, ponieważ Włochy, jezioro Como i w ogóle Garda, wszystkie te rejony gdzieś tam na północy Włoch połączone właśnie z tenisem i z tym takim, wiecie, z tą mączką tenisową, na której się gra na przykład na French Open, no to tutaj po prostu idealnie pasuje i te buty wpisują się genialnie w ten klimat. Będą one dostępne na FU. Wydaje mi się, że większość rozmiarów może się rozprzedać, ponieważ wydania FU właśnie razem z Diadorą bardzo szybko się rozprzedają. Tak samo to ma miejsce na przykład z ASICS. Tak samo to wygląda i bardzo szybko te wydania gdzieś się tam rozprzedają, nawet jeżeli nie są jakieś tam świetne, tak jak ostatnie, które było takie trochę w kolorystyce takiej fioletowej. Wtedy te buty też nie przekonywały większość osób, ale tak czy siak w końcu się rozprzedały i tutaj wydaje mi się, że też mogą dosyć szybko zniknąć. 26 dostaniemy buty, które już kiedyś dostaliśmy, tylko że w wersji niskiej. Wtedy dostaliśmy Jordany jedynki Haie UNC to Chicago i tym razem mamy dokładnie to samą kolorystykę, tylko że w wersji low. Totalnie mi się nie podobały te buty, kompletnie. Pamiętam, że je kupiłem specjalnie, żeby je odsprzedać na, z tego co pamiętam, na size. Teraz już nie jestem pewien, ale pamiętam, że kupiłem dwie pary, zeszła mi kasa i się okazało, że w sumie to ich nie kupiłem i mi oddawali potem przez tydzień te 1500 zł, także dosyć ciekawie, ale ogółem nie podobała mi się nigdy ta kolorystyka i tutaj też mi się nie podoba. Jestem ciekawy jak Wam i wydaje mi się, że jednak te buty też zostaną na apce i nie będą miały tylu fanów, co na przypadku na przykład tej wysokiej wersji kilka lat temu. 27 dostaniemy buty, które już widzieliśmy u Kendricka Lamara na nogach, Martiny Rose. Shoxy, które są mega dziwne, mega oryginalne. Jeżeli ktoś w nich chodzi w tych pierwszych wydaniach, które wychodziły, jeżeli takich czarnych i czerwonych, no to naprawdę szacunek, że umiecie to przyfitować w jakiś sposób. Tutaj w ogóle ta niebieska kolorystyka nie podoba mi się w ogóle. Będzie w Stanach Zjednoczonych raczej tylko i wyłącznie.
ale tamte wydania też były u nas, więc możliwe, że w końcu pojawi się na apce. A 29 będziemy mieli Jordany Trójki Palomino, które wyglądają całkiem spoko, bardzo uniwersalne, ponieważ ta beżowa kolorystyka wygląda ok. Nie ma jeszcze jej na sneakers, więc jestem ciekawy, czy faktycznie się tu pojawi, ale ogółem wydanie na plus. Nie będę tutaj więcej mówił, ponieważ no na razie nie mam jakichś większych szczegółów, ale ogółem ta parka mi się podoba, tak jak ostatnio większość Jordanów, które wychodzi w tym roku, ponieważ według mnie jest to jeden z najlepszych w ogóle roków, lat na Jordany Trójki, ponieważ wyszło bardzo dużo fajnych kolorystyk i dawno już tak nie było. Także to wszystkie parki, które pojawią się w tym miesiącu, będą także prawdopodobnie nowe buty od Drake'a, Nocta, Glide, które już mogliście zobaczyć na niektórych zdjęciach, teraz je widzicie. Nie wiadomo jeszcze do końca, kiedy się pojawią. Będą także Dunki SB Burn and Rise, które już miały się pojawić kilka razy, już je wrzucałem tutaj dosyć często, dalej ich nie mieliśmy, a na razie zniknęły, też nie ma ich na apce, ale możliwe, że gdzieś tutaj będą. I jeżeli chodzi o jakieś pary, które mogą się tutaj pojawić, no to oczywiście coś tutaj może wskoczyć, ale na razie nie ma jakichś więcej informacji na temat następnych parek. Także dzięki Wam wielkie za odcinek, do zobaczenia w następnym, cześć!